Tyle jest na świecie różnych nędzy. Z głodu umierają w biednych krajach dzieci. A ty czujesz się bezradny, mówisz: nic nie mogę zrobić. A ja ci opowiem, co może jeden człowiek. Jak myślisz, skąd się bierze na bogatej północy tyle paszy, by wykarmić na twój użytek trzody, to za sprawą twojego łakomstwa i pieniędzy mięsna mafia wykupuje w biednych krajach plony tradycyjne, wydajne, miejscowe rolnictwo i lasy tropikalne zamienia na pastwiska. A ja, bracie, nie jem mięsa, ja, siostro, nie jem mięsa. Ledwo się poruszysz, patrzysz, reklama, już ci ktoś wpycha gówno do gardła. Nie można przecież temu dać miano pożywienia, co składa się po części z chemii cierpienia. Tyle w tobie jest bólu, zgrozy, strachu, przerażenia, które zjadasz wraz z martwym ciałem zwierzęcia. A ja, bracie, nie jem mięsa, ja, siostro, nie jem mięsa. Dawno wiadomo, że mięso to trucizna. Ty wkładasz ją do ust twojego dziecka. Rad posłuchaj rzetelnych i uczciwych lekarzy. Jedz więcej fasoli, zbóż, owoców i warzyw. I tak jak ja, bracie, nie jedz mięsa. Jak ja, siostro, nie jedz mięsa. W kiełbasach świeżych i gorących. W kiełbasach świeżych i gorących.